Jak będzie wyglądał transport w przyszłości? Na to pytanie dzisiaj trudno odpowiedzieć, bo nie chodzi tu tylko o problemy związane z technologią, ale również ludzkie przyzwyczajenia. O tym, czego możemy się spodziewać w transporcie przyszłości, Paweł Jędrusik. To tylko jedna z technologicznych nowinek, które już znajdują zastosowanie w codziennym życiu. Ten samochód ciężarowy jest sterowany pilotem. Pomocny jest w samochodach z bardziej skomplikowaną zabudową, czyli holowniki ratownicze, pojazdy do ponad gabarytów, gdzie kierowca musi bardzo precyzyjnie podjechać, żeby ograniczyć kilkukrotne wchodzenie i wychodzenie z kabiny. I o ile producenci raz po raz zaskakują nowościami, to zdaniem ekspertów, jeśli ktoś ma wyobrażenie, że za kilka lat będziemy stali w korkach w statkach powietrznych, może się rozczarować. Rozwój choćby tylko ze względu na ten fakt bardzo ważny poniekąd, że musimy w tym transporcie zapewnić bezpieczeństwo, to ja bym się absolutnej takiej bardzo szybkiej rewolucji nie spodziewał. Ja zresztą nawet prywatnie na to tak spoglądam, niech to będzie przemyślana ewolucja, ale żeby to było bezpieczne i dla ludzi, i dla środowiska, zrównoważony rozwój. O tym, jak może wyglądać transport przyszłości, przez tydzień naukowcy i specjaliści będą rozmawiać na Politechnice Śląskiej, gdzie mieści się Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej. Jutro transport szynowy, w środę lotniczy i w czwartek inżynieria ruchu i mobilność miasta przyszłości. W piątek i sobotę wychodzimy z budynków, z murów Politechniki Śląskiej, idziemy na rynek dla naszych mieszkańców. Do naszych mieszkańców będziemy pokazywali w piątek szczególnie pracę naszych studentów. W transporcie, podobnie jak w innych dziedzinach życia, postęp jest błyskawiczny. Jeszcze niedawno wszyscy emocjonowali się samochodami elektrycznymi, a już do użytku wchodzą pojazdy autonomiczne. W kolejce czekają silniki napędzane wodorem, a wciąż wiele osób liczy, że transport drobnych ładunków przejmą drony.